Przewodniczący, Wysoka Rado, z uwagi na to, że Pani Naczelnik od strony formalnej przedłożyła projekt uchwały, ja chciałbym się odnieść z uwagi na to, że oglądają nas sanoczanie, kto chce, to nas ogląda, kto będzie chciał, to może sesję potem przeglądnąć. I mi się wydaje, że mieszkańcom się należy pełna informacja i cały kontekst związany z przyczyną podwyżki tej opłaty z 29 do 39 zł. Najgorsze jest to, że jeżeli ktoś negatywnie się na coś wypowiada, a nie ma pełnej informacji, bo tak jak w domu, jeżeli ktoś krytykuje pewne działania gospodarza, a nie ma pełnej informacji, dlaczego pewne rzeczy muszą być zmienione, to potem łatwiej w dyskusji, w rozmowie przekonać taką osobę, że pewne działania są konieczne. Szanowni Państwo, przypomnę, że wszystko, co w samorządach związane jest z tak zwanymi wydatkami bieżącymi, z utrzymaniem infrastruktury miejskiej, to jest utrzymaniem substancji mieszkaniowo-komunalnej, obiektów administracyjnych, obiektów sportowych, dróg miejskich, ogólno rozumianej oświaty, czyli przedszkola, żłobki, opieką społeczną, komunikacją miejską i wynagrodzeniami pracowników we wszystkich jednostkach, finansowane jest z tak zwanych dochodów własnych. Tak mówi ustawa o finansach publicznych. A dochodami własnymi są to dochody z podatku od osób fizycznych i prawnych, dochody z podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości, środków transportu, czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za sprzedaż alkoholu i opłaty za odpady komunalne. Przypomnę, że jeszcze w latach 2016-2017 relacje tych dochodów własnych do wydatków bieżących dawały nadwyżkę budżetową w wysokości od 8 do 10 milionów. W latach 2016-2017, nie tak dawno. Natomiast już w roku 2018 nadwyżka ta zmalała do 1 600 000 zł. Nadwyżką taką można było spłacać zobowiązania budżetu, na przykład kredyty, bez potrzeby zaciągania nowych zobowiązań lub skierować na finansowanie inwestycji lub wydatków, które nie były zaplanowane w budżecie, a pojawiały się w trakcie roku budżetowego. Ta nadwyżka zniknęła w roku 2019 w wyniku bardzo dużej dynamiki przyrostu wydatków bieżących, na przykład w oświacie spowodowanej reformą z roku 2017. Zniknęły gimnazja, ale pozostali nauczyciele i pracownicy administracyjni. Pojawiła się nowa, duża grupa nauczycieli, ponad 120 osób, tak zwanych wspomagających dla dzieci, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwiększyły się z 8 milionów do 14 milionów też wydatki w opiece społecznej, które w całości pokrywane są środkami własnymi, budżetowymi. Sanoczanie w większości na pewno o tym nie wiedzą, że po oddaniu kompleksu Centrum Rehabilitacji i Sportu wydatki zwiększyły się w porównaniu do dotychczasowych o prawie 4 miliony złotych, a w tej chwili do utrzymania MOSiR-u z budżetu dokładamy za rok 2022 8 milionów 200 tysięcy złotych. Zwiększyły się także wydatki na infrastrukturę komunalną w wyniku oddania nowych inwestycji drogowych, czyli utrzymanie czystości, odśnieżanie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Tylko funkcjonowanie nowego dworca autobusowego kosztuje w tej chwili miasto około 1 miliona rocznie. Wydatek, którego kiedyś nie było. I mógłbym wymieniać jeszcze inne obszary budżetu, gdzie wzrosły wydatki niewspółmiernie do możliwości wzrostu dochodów własnych. Ale z uwagi na późną już porę, myślę, że zmęczenie nas wszystkich, postaram się już dalej tej kwestii nie rozszerzać, a zwrócić jeszcze uwagę na inne jeszcze sprawy. Właśnie w kwestii wydatków bieżących i dochodów bieżących. W latach 2018-2022 wydatki bieżące wzrosły z 75 milionów do 120 milionów złotych.
Natomiast dochody własne wzrosły z 77 do 112 milionów złotych. Czyli jak widzimy, w tej chwili wydatki bieżące przekraczają możliwości dochodów własnych budżetu miasta Sanoka. Podam tylko przykład, że w tym czasie subwencja oświatowa, czyli w latach 2018-2022, wzrosła o 6 milionów 700 tysięcy złotych, ale wydatki na szkoły i przedszkola wzrosły w tym czasie o 22 miliony złotych. Sanok jest specyficznym miastem, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, jakiej często nie posiadają duże ośrodki miejskie. Z jednej strony cieszymy się, że z tych obiektów mogą korzystać sanoczanie i mieszkańcy powiatu, ale jak powiedziałem wcześniej, jest to ogromne obciążenie dla budżetu. Dam tylko przykład Rzeszowa, miasta 200-tysięcznego, przy budżecie 1,5 miliarda złotych koszty utrzymania instytucji kultury fizycznej, czyli MOSiR-u, wynoszą 12 milionów złotych, czyli tyle samo, co wydatki naszego MOSiR-u przy budżecie miasta na poziomie 210 milionów złotych, czyli wielokrotnie mniejszym niż Rzeszów. Ale może dzięki temu, że z budżetu wydatkujemy tak duże kwoty na infrastrukturę sportową, pozytywnym zjawiskiem od lat w skali województwa jest wygrywanie współzawodnictwa sportowego sanockiej młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. I z tego się cieszymy. Ale żeby osiągnąć takie wyniki, wymaga to też zwiększenia wydatków w oświacie, większa ilość godzin dodatkowych i na MOSiR-ze związanych z utrzymaniem obiektów. Dlatego też porównując bardzo podobne co do wielkości miasta i ich budżety jak Sanoka, Jarosławia i Jasła, okazuje się, że wydatki naszego budżetu w tych obszarach, czyli oświata i MOSiR, są kilkanaście milionów większe niż w wymienionych ośrodkach samorządowych. Przedstawiając te przykłady, chciałem zwrócić uwagę i Państwu, i mieszkańcom Sanoka na specyfikę strukturalną wydatków, a w tym przede wszystkim wydatków budżetu w dwóch obszarach, wydatków w oświacie i sporcie, które z jednej strony zapewniają bardziej wszechstronny rozwój fizyczny naszej młodzieży, ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że to wszystko kosztuje i kosztuje bardzo dużo, że wydajemy z budżetu duże środki. W tej chwili od 4 lat nie wystarcza nam dochodów własnych do finansowania wydatków bieżących. Miasto nie może wziąć brakującej kwoty, na przykład zaciągnąć kredyt, gdyż przepisy na to nie pozwalają. Zaciągnięte nowe zobowiązania mogą zgodnie z ustawą o finansach publicznych mogą być skierowane tylko i wyłącznie na finansowanie inwestycji. Dlatego też w latach 2018-2022, co było już dzisiaj o tym mowa, zobowiązania wzrosły o 38,5 miliona złotych, ale dzięki tym zobowiązaniom miasto w tym czasie zrealizowało inwestycje na kwotę ponad 160 milionów złotych. To był jeszcze budżet, cały budżet z lat 2015-2016. Natomiast zadłużenie zwiększyło się w tym czasie z 66,2 miliona złotych do 104,8 miliona złotych na koniec 2022 roku. Czyli zwiększyło się o 58%. I mam prośbę na przyszłość do Państwa. Ci Państwo, którzy wypowiadają się na ten temat na Facebooku czy na różnych platformach, no prosiłbym o pewien obiektywizm, bo jeżeli ktoś rzuca stwierdzenie, że pan burmistrz w swojej kadencji zadłużył się dwukrotnie więcej niż obejmował zarządy miastem, to jest po prostu nieuczciwe. Nie można więc powiedzieć, że nowe zobowiązania zostały przejedzone i zmarnowane. Sanoczanie tych inwestycji bardzo oczekiwali, a nowa infrastruktura, która została wybudowana, służy w tej chwili nie tylko mieszkańcom miasta, ale i całego powiatu. Każdy wokół swojego otoczenia, gdzie te inwestycje były realizowane, może sobie wyobrazić, jak Sanok wygląda w tych miejscach teraz, a jak wyglądał jeszcze 5 lat temu. Zawsze powstaje pytanie i dylemat, czy zadłużać się kosztem przyszłych pokoleń.
Przy takiej strukturze dochodów własnych i sztywnych wydatkach bieżących budżetu, wydatkach, które nie maleją z roku na rok, ale wzrastają, nie ma w tej chwili innej alternatywy i możliwości finansowania tych wszystkich inwestycji środkami własnymi. Nie ma, bo po prostu tych środków własnych nie mamy. Wszystkie dochody własne bowiem skierowane są na finansowanie wyłącznie wydatków bieżących. Z drugiej strony, niewykorzystanie w tej chwili środków dotacyjnych, które często stanowią 80-85% dofinansowania, byłoby straconą szansą i wydaje mi się wielkim błędem. Dzięki takim decyzjom, trudnym decyzjom, Sanok staje się bardziej przyjazny sanoczanom, piękniejszy i atrakcyjniejszy również dla odwiedzających turystów. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale wszystkie zgłaszane potrzeby sanoczan mogą być ale nie wszystkie potrzeby zgłaszane sanoczan mogą być realizowane. Ale nie zrobi się tego z dnia na dzień, czy nawet w jednej kadencji. Możliwości zadłużania się miasta są również ograniczone ustawowymi przepisami, o których dzisiaj też mówiliśmy. A złamanie tych przepisów zagrożone jest brakiem możliwości uchwalania budżetu przez Radę Miasta. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię dochodów z PIT-u i CIT-u, bo może sanoczanie o tym też nie wiedzą, jak to rzutuje na budżet i na wielkość osiąganych dochodów własnych. Od 2022 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło formułę przekazywania nam dochodów z tych podatków na zasadzie nie ich rzeczywistej realizacji w trakcie roku, ale ustalając z góry kwoty dochodów rocznych na podstawie przyjętego sobie wymyślonego algorytmu i przekazują nam co miesiąc ryczałtowo 1/12 wartości rocznej w każdym miesiącu. Spowodowało to, jak w większości samorządów, że w planie budżetu, naszego budżetu na 2023 rok mamy o ponad 17 milionów mniej. Tyle bowiem ubytku w dochodach wyliczył Związek Miast Polskich na podstawie danych i analiz Ministerstwa Finansów. Dane są ogólnie dostępne na stronach Związku Miast Polskich. Dotychczas ministerstwo częściowo rekompensowało ten ubytek, wypłacając jednostkom subwencję wyrównawczo-rozwojową. Przypomnę tylko, że w 2021 roku otrzymaliśmy 6 100 000 zł, w roku 2022 4 100 000 zł, natomiast na razie subwencja ta nie jest uwzględniona w budżecie państwa na rok 2023. I przypomnę tylko, że gdybyśmy te subwencje wyrównawcze uwzględnili w tych dwóch latach, to otrzymaliśmy 10 milionów, ale według wyliczenia Związku Miast Polskich utraciliśmy 15 milionów. Wysoka Rado, w trakcie tworzenia budżetów wiele problemów stwarzało ustalenie realnych dochodów własnych na przyszły rok, czyli na ten rok budżetowy. Zdając sobie sprawę, jak bardzo wzrastają w bieżącym roku wydatki bieżące związane z kosztami energii, rewaloryzacją wynagrodzeń z powodu inflacji i koszty usług komunalnych. Jak na koniec okazało się, zabrakło nam w budżecie ponad 7 milionów złotych w dochodach własnych, aby w pełni pokryć wydatki bieżące budżetu. Dlatego też sanoczanom należy powiedzieć prawdę, że wiele oczekiwań związanych z wnioskami rad dzielnic, jak również i radnych, jak i samych sanoczan do projektu budżetu nie znalazło możliwości realizacji z braku środków finansowych. W związku z powyższym, tak jak wcześniej już uchwalone zostały podwyżki podatku od nieruchomości w ubiegłym roku na ten rok, podwyżki wymagają również opłaty za odpady komunalne. Za ubiegły rok z budżetu dopłaciliśmy 2,5 miliona do gospodarki odpadami, która zgodnie z przepisami powinna się bilansować z opłat pobieranych od wszystkich, którzy odpady produkują. W tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii do budżetu zwróciła na to uwagę, podkreślając, że brak realizacji dochodów z tytułu podwyższenia stawki za odpady zagraża realizacji budżetu w obszarze zadań własnych miasta,
co stwarza naruszenie artykułu 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji może to spowodować wydanie decyzji przez RIO o wprowadzenie programu naprawczego dla gminy, a jego jedynym skutkiem jest niemożliwość realizacji inwestycji finansowanych kredytem lub obligacjami. Skutki takiej decyzji mogą być jeszcze bardziej uciążliwe i dotkliwe dla organów gminy, czyli rady i pana burmistrza, gdyż w przypadku niezatwierdzenia planu naprawczego przez RIO działanie organów statutowych gminy może być zawieszone poprzez ustanowienie zarządu komisarycznego. Ja myślę, że to jest daleka droga, ale hipotetycznie, jeżeli pewne działania ze strony państwa jako rady miasta nie będą podejmowane, nie mówię, że mogą nie zaistnieć. Szanowni Państwo, to nie są strachy na lachy z mojej strony, ale scenariusz, który może się realizować. Pan burmistrz odpowiedział na uwagi i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, przygotowując projekt uchwały związany z opłatą za odpady komunalne. W tej chwili, używając nomenklatury sportowej, piłka jest po stronie państwa jako Rady Miasta. To państwo decydujecie w tej chwili o tym, czy uchwalając przedłożoną uchwałę o zmianie opłaty, budżet będzie miał zabezpieczone dochody i będzie mógł być realizowany, czy też nie podejmując wyżej wymienionej uchwały, i proszę wybaczyć, ale skieruję to do tych państwa, którzy będą głosować przeciwko, chowacie państwo głowę w piasek, wykazując brak obiektywizmu, odpowiedzialności jako radni za miasto, za jego rozwój. W tym miejscu chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę na jeden fakt, że uchwała budżetowa została uchwalona 16 stycznia przez Wysoką Radę, a w uchwale tej plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne uwzględnia poziom dochodów wynikający z podwyższonej stawki z 29 do 39 zł, bo nie mogło być inaczej, bo gospodarka odpadami komunalnymi po stronie dochodów i wydatków ma się bilansować. Dlatego też ta uchwała moim zdaniem jest tylko postawieniem kropki nad i, aby budżet mógł być właściwie realizowany. I na koniec, szanowni państwo, zarówno pan burmistrz, jak i ja zdajemy sobie sprawę, że przy obecnej sytuacji gospodarczej, dużej inflacji, życie każdego sanoczanina staje się coraz droższe i uciążliwe. Dotknęło to każdego z nas i nie ma tutaj wyjątków, ale my w tym momencie rozmawiamy o mieście, o budżecie miasta i proszę zrozumieć, że bez wzrostu dochodów własnych miasta zabezpieczenie tych dochodów przynajmniej w kwotach, jakie są uwzględnione w budżecie, realizacja ustawowych zadań własnych gminy, czyli utrzymanie szkół, świadczeń socjalnych przez MOPS, komunikacji miejskiej czy Centrum Rehabilitacji i Sportu będzie niemożliwa, gdy zabraknie środków na wszystko. Ja mam taką wyobraźnię, aby powiedzieć tutaj, że w przypadku braku realizacji dochodów, które są zaplanowane w budżecie, a opłaty z gospodarki odpadami są zaplanowane w budżecie i dotyczy to również tych dochodów, bardzo realna jest sytuacja w czwartym kwartale bieżącego roku budżetowego. Ja sobie potrafię to wyobrazić, że stanie komunikacja miejska, faktury za odpady nie będą płacone, że zostanie ograniczona działalność Centrum Rehabilitacji i Sportu i świadczenia innych usług dla mieszkańców. Dlaczego? Bo nie będzie na to środków, jeżeli nie będą realizowane dochody zaplanowane w budżecie. I na koniec jeszcze raz przypomnę. Miasto w roku 2022 z budżetu dołożyło do utrzymania
komunikacji miejskiej 3 200 000 zł. Na oświatę dołożyliśmy z budżetu 35 milionów. Na świadczenia społeczne wydatkowaliśmy 14 milionów złotych. Na gospodarkę odpadami dopłaciliśmy 2,5 miliona złotych. Na utrzymanie MOSiR-u dopłaciliśmy prawie 9 milionów złotych. Razem jest to 60 ponad 3 miliony złotych. Szanowni Państwo, tak naprawdę jest to wsparcie z budżetu dla sanoczan, którzy korzystają z tych ośrodków, z tych obiektów, z usług miasta, którzy korzystają z opieki społecznej i którzy uczą się, uczy się nasza młodzież w naszych szkołach. Dlatego też wydaje mi się, że dotychczasowe działania burmistrza dotyczące komunikacji z sanoczanami, ze społeczeństwem, były dotychczas bardzo uczciwe, gdyż jak Państwo, ci, którzy brali udział w tych spotkaniach, jak Państwo wiecie, na każdym spotkaniu burmistrza z mieszkańcami Sanoka w poszczególnych dzielnicach zawsze pan burmistrz przekazywał informacje o kosztach gospodarki odpadami, jej bilansowaniu się i konieczności wzrostu tej opłaty. Natomiast ja o tym problemie zasygnalizowałem i również powiedziałem, że będą podwyżki opłat i podatków w przyszłym roku budżetowym. W tygodniku sanockim, gdzie udzieliłem wywiadu, jeżeli Państwo, ci, którzy czytali ten numer, chyba z 14 października 2022 roku, to tam sanoczanie mogli się już dowiedzieć, że w związku z trudnym budżetem i przygotowywaniem tego budżetu, w dochodach tego budżetu wkalkulowane są wszystkie podwyżki, w tym również podwyżka opłat za gospodarkę odpadami. Dziękuję.